chcemy wygrywać. I wydawało się już przez te pierwsze 30 minut, że wygramy to spotkanie łatwo, lekko i przyjemnie, bo graliśmy bardzo dobrze, tworzyliśmy sytuację za sytuacją, mimo tego, że już na początku straciliśmy bramkę. No i wydawało się, że po tej bramce tak będą kolejne dla nas i wygramy ten mecz. Jednak piłka jest nieprzewidywalna, tak się stało w tym momencie. Od 30 minuty właściwie straciliśmy swoją koncepcję, tak? Ten mecz nam się wymknął spod kontroli i no, Oskar to wykorzystał. No, strzelił dwie bramki, zresztą strzelił zawodnik, którego chcieliśmy tutaj pozyskać. Scouting dobrze działa w klubie. I mecz zakończył się remisem. Chwała chłopakom za to, że przegrywając dwa razy, wyszliśmy na remis, bo to nie był dzisiaj nasz dobry dzień od strony motorycznej. Tu mieliśmy problem i to było widoczne, że od tej 30 minuty, poza właśnie utratą takiej koncepcji swojej gry, no to problem motoryczny, a bez motoryki nie ma gry i to dzisiaj było widoczne. Trenerze, mega ciężka sytuacja teraz w tabeli, już jeśli chodzi o pierwsze miejsce i coraz wcześniej się zaczyna robić w tej strefie walczące o utrzymanie. No wiadomo, trzy mecze, jeden punkt, no to tak musi być, to się spada w tabeli. I trzeba się po prostu z tego wydźwignąć. No, zaczynają się trochę problemy, tak, bo tu kartki, kontuzje, niektórzy zawodnicy grają z kontuzjami, tak jak dzisiaj. No nie mamy tej kadry takiej, żebyśmy mogli ich zastąpić. No i walczymy po prostu, tak, nie poddajemy się, mamy kolejny mecz w piątek, myślę, i od strony kibicowskiej fajny, bo z ŁKS-em i piłkarskiej, bo to bardzo dobry zespół i będzie szansa, żeby w końcu te trzy punkty długo oczekiwane zdobyć. Ten dzisiejszy mecz gdzieś tam, który się może zdarzyć, już się nie powtórzy, bo wrócimy do tej dobrej gry przez 90 minut, bo w tamtych przegranych spotkaniach graliśmy dobrze. Dzisiaj zagraliśmy od 30 minuty bardzo słabo, ale zremisowaliśmy, tak? Oczywiście wiem o tym, że Oskar jest w tych dolnych rejonach tabeli, no ale trzeba zobaczyć, ile bramek strzelimy. Tego dowiedzieliśmy, obawialiśmy się tych skrzydeł i to się wszystko sprawdziło. Miał problemy w grze defensywnej i to też dzisiaj było widać. My nie umieliśmy tradycyjnie już niemalże, to jest nasza plaga, tego wykorzystać, bo do 30 minuty mamy 4-5 sytuacji właściwie i powinniśmy zamknąć ten mecz. Nie robimy tego, dajemy przeciwnikowi, jak to nazywamy, życie. Drugie życie i on w tym momencie to wykorzystał. Dobrze, że nie do końca, bo jakbyśmy mieli jeszcze więcej tutaj pecha, to powinniśmy ten mecz też przegrać. Chciałem się jeszcze zapytać o zdrowie Dawida Kędrusa, co znaczy do tej spotkania. No właśnie, to jest jeden z tych problemów też, no, nie wygląda to dobrze i są nikłe szanse, że go w tej rundzie zobaczymy. Nie? No ale broni Radek, tak, no wiadomo, że dostaje szansę. Na pewno nie do końca chłopaki mu pomagają, ale stara się. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach w końcu zagra na zero. Dzięki.